Siema, siema, jestem RoyalGplay i witam was dzisiaj w filmie takim dość wyjątkowym, powiedziałbym, bo wiecie, że u mnie zawsze na kanale króluje Farming Simulator 17, 19 teraz. A teraz, cóż, gdzie my się widzimy? To jest gra Shakes and Fidget, w której już pewnie większość z was o niej słyszała. Jednakże nie każdy może w nią grał. A ja gram w nią dość długo, bo już od 2012 roku cisnę na tym. I dzisiaj będziemy sobie robić mini challenge, który sobie postawiłem kiedyś. Mianowicie mam teraz poziom 128, jak widzicie. Internacki Świr 10. To oczywiście jest, no bardzo dawno temu powstał to to konto, 2 lata temu, w sumie już nawet prawie 3 lata temu, widzicie, no więc nieźle. Długo na mnie nie grałem, a główny cel tego konta, Raytona, to było po prostu zrobienie wszystkich lochów, co nie, naraz. I więc proszę bardzo, oto są wszystkie lochy, które mamy. O, wszystkie lochy, które dzisiaj będziemy przechodzić. Grzybków trochę jest, hańsik trochę jest, więc troszkę tam sobie doładujemy. No i też potki. Są potki gotowe na lochy, więc nie ma na czekać. Pota się dosyć słaba, więc wszystkie artefakty są oczywiście kupione za grzyby. Albo wydrypione gdzieś z CDS-u, nie? Z tego kibla. Dobra, ale korzystając z okazji, bardzo serdecznie chciałem was zaprosić na świat 35, tutaj, na którym jest moje konto RoyalGplay. Grupa nazywa się, nasza gilda nazywa się Komandosi. O, właśnie tutaj no, chłopakom mówiłem, że będzie na YouTubie wszystko. I Komandosi, mamy trenera 68, skarbiec 62, twierdza 27 i tylko dwa lochy zrobione, więc teraz zbieramy na trzeci. Jest weekend golda, więc staramy się wpłacać oczywiście. I co mam na myśli? Jeżeli ktoś chce dołączyć do naszej gildii, oczywiście wymagany poziom to jest 50. Tutaj poziom postaci, codzienne wpłaty golda, aktywne codziennie oczywiście ja oraz Rex Rexia, czyli tutaj nasz jeden z naszych oficerów, robimy tą gildię, staramy się, żeby w niej było jak najwięcej osób. No i oczywiście tutaj będą wpłaty, lecą po kolei, trochę grzybów doładowałem, tak dalej. No gramy tak głównie eko, co nie? Ale chodzi o sam fan z gry, więc oczywiście wszystkich serdecznie pozdrawiam. Aktualnie atakujemy gildię i jesteśmy atakowani, więc to co się dzieje. A na nasze lochy potrzebujemy około 500 tysięcy, więc jeszcze trochę nam zostało, bo jest 375 tysięcy, nie? Więc nieźle. Ok, także jeżeli ktoś chce dołączyć do naszej gildii, to oczywiście miejsce by się znalazło, bo mam jeszcze 3 miejsca wolne. Chyba że ktoś właśnie odejdzie, tak jak teraz pan odszedł sobie. Szkoda, że Polo nie odeszło od nas. Więc oczywiście zapraszam serdecznie, a my przechodzimy do właściwego odcinka, co nie? Czyli chodzi oczywiście o te lochy. Dobra, na sam początek oczywiście ważna sprawa, trzeba się uzbroić w potki, więc pozwólcie sobie załyczę po 2. Na to długo czekałem naprawdę i jestem ciekaw, ile ten eksperyment nas wyniesie w takim sensie, czy... W sumie to mogę sobie sprzedać. Nie wiem, to potrzebne. Ile wbijemy leveli i jak to dalej pójdzie, bo to jest tak naprawdę bardzo ważny dla mnie eksperyment, nie? Więc oczywiście to jest pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy i dziewiąty loch. To już jest portal. Robiłem go dzisiaj, czy nie? Możemy zrobić. Bo nawet zszedł jakoś, więc nieźle. Okej, okay, także zbezczelne katakumby, zaczynamy. Jestem mega ciekaw, jak to pójdzie. Na prędkowanie poszło. Oczywiście teraz wszystko będziemy przeklikiwać. Będę starał się to robić szybko, za grzybki, więc po to były zbierane, żeby teraz je wydać. Jakiś artefakt może dropnie, czy coś? Nic, szósty loch i żadnego artefaktu. Tragedia. Oczywiście na początku są bardzo małe. O, jest pierwszy artefakt, ale jakiś gówniany. Oczywiście wszystko to na początku jest takie słabe, co nie? Ten ekstra jest malutki. To dropi też po malutku. Dobra, próbujemy pierwszego przeciwnika naszego bossa. Okej. Okay. Szczęście. Dobra. Kij za tym. Dobra, pierwszy lek zakończony. Błąd systemu. Troszkę staram się za szybko. Chyba szybko klikam. Ewentualnie net mi nie wyrabia. Ale dobra. Okej, okay, jakoś to idzie. Jestem bardzo ciekawy, jak to się uda. Wiem, że chłopaki z gildii oglądają ten filmik na pewno i wiedzą, kurde, jak mi to zacina cały czas tą gierkę. Dobra. Poleciał pan. Nice. 19 koła expa. Co to się stało? Jak szybko przeklikaliśmy w ogóle? Widzieliście to? Coś się chyba pobugowało. W każdym razie poszło. Błąd systemu. Znowu. Dobra. Leci kolejny loch. I siadł, elegancko. Demon poszedł. Okej, okay, ciąg dalszych lochów oczywiście. Chyba teraz powinno być już lepiej. Tak mi się czasami wydaje. Więc nie zatrzymujemy się, tak jak mówiłem. Lecimy oczywiście. I teraz mamy chyba pełny ekwipunek. Także sobie wszystko posprzedajemy.
Zostawię sobie same artefakty, bo troszkę ich mi będzie potrzebne, potem dodam do kibla, więc no, nie chcę prawda jakoś dużo specjalnie, ale zawsze coś się tam przyda, co nie, w przyszłości. Dobra, trzeci loch oczywiście robimy, tu oczywiście nie będzie żadnych, o, już mam trochę coś, ale dobra, żadnych problemów chyba nie będzie, jeśli chodzi o te lochy, bo, no, sobie jest 8 poziom, jednak troszkę tłukłem sobie, a widzę, że teraz idzie to w miarę okej, okay, w miarę sensownie. Tak patrzę, to tak grzybki, ale w sumie dobra, wszystko wylatuje, bo po to je zbierałem, żeby teraz je przeklikać i zrobić. I to jest taki eksperyment, którego na polskim tobie, kurczę, nie widziałem, co nie? W sensie, długo gram w tą gierkę. O, nad brodą Mikołaja ona wypadła. Bardzo długo gram w tą gierkę, no jak wiecie, już od 2012 roku. Jeszcze zanim zacząłem nagrywać na YouTubie, to już to grałem. I moje konto na S11 to jest 284 poziom, co nie? Oczywiście z przerwami. Teraz żyjemy się to tak bardzo trochę na poważnie, profesjonalnie, więc już staram się, żeby te konta jakoś tam lepiej sobie radziły, jakby były jakieś rozwinięte bardziej. No i ten Riot Gplay to jest akurat mi taki priorytet, to konto Riot Gplay, na którym staram się jakoś tam lepiej grać. Widzę, że chyba widzimy level zaraz. Tak, po tym będziemy mieć level. No, 129, więc jakby nie było, jeden level wbiliśmy. Liczę na jakieś 6 leveli, aczkolwiek no nie wiem jak to pójdzie. To jakieś może być wszystkie cechy. Dobra, zobaczmy sobie. 119, wszystkie cechy. No to już pomalutko dochodzimy do jakiejś takiej dobrej pozycji, nie? 131, wszystkie cechy. 121. A to jest 100, tak? To nie, to mam troszkę gorsze. 122, znaczy setki. Dobra, to nic, robimy oczywiście dalej. Kolejne lochy. Nawet HP na razie nam nie schodzi, więc to jest bardzo dobrze. Znaczy, że jest git, wszystkie cechy. Stop. Dobra, to jest na razie jakiś shit. Potem chyba będę sprzedawał te słabsze itemki, bo wiecie, nie będzie to się przydawało. A chcę. No teraz ładnie tylko artefakty. Jakieś shity lecą po kolei. Całkiem spoko. Także jak chłopaki oglądacie, to byście pozdrawiam gildy komandosów, do których zapraszam serdecznie. To jest taka mini reklamka właśnie dla naszych komandosów, bo chcemy się troszkę rozwinąć, brakuje nam ludzi. Wiele osób nas atakuje. Śmieją się z nas, szydzą, żeby cioty. Nie no, żartuję. Ale no, fajnie było jakbyście właśnie dołączyli, pograli trochę ze mną. I tak. Powstał ogólnie nowy serwer, więc myślimy, może warto jednak coś się. O, 130. Więc warto może jednak się jakoś trochę zainteresować tą gierką. Bo kiedyś się nią. O, bardzo fajnie. Kiedyś nią cisnęliśmy dość intensywnie. A teraz to wiecie jak to działa, nie? Jest troszeczkę. Szczęście. Podupada jakieś to szczęście? Dobra, paniemy się tutaj na razie. Okay, lecimy dalej. Kolejny loch to już będzie chyba szósty. Dokładnie szósty loch. Tak długo czekałem na tą chwilę, aż będę przechodził wszystkie te lochy naraz. No i jak widzicie, mieliśmy dopiero dwa levele. Ale cały czas ten XP jest już 1 200 000, co nie? Już tam podskakuje nam, jak chodzi o to. 1,5 miliona. To będzie 1 600 000, tak? 700 nawet, no 700 już. 131, nieźle, super. O to chodzi. 2 miliony. I kolejny, dobra, robimy kolejne lożki. Już nam HP troszkę schodzi, widzicie, jest troszkę ciężko. Aha, jest, mamy cały zawolony w ekipunku. Jakimiś 162, to jest. Przydamy sobie te gorsze oczywiście. 120, 145 i to, no i elegancja, dobra, super. O, czy to sobie sprzedamy, to sobie sprzedamy. Troszkę klasar nam podskoczy przy okazji, 49%. Tu akurat bardzo mało robiłem. Nie staram się zbytnio, przynajmniej się to wszystko nagrywa, Jezu. Ja to zbierałem tyle czasu, no można powiedzieć, że nawet lat. O, 132 poziom, bardzo fajnie. Że nie chcę, żeby po prostu mi się to usunęło, ponieważ no chodziło głównie o ten moment, co nie, żeby uwierzyć, jak ja to przechodzę. 133, nieźle, że widzę, że ładnie levele skaczą. Ej, to będzie naprawdę dobry początek. 164, nice! Jak ja to kocham, co nie? Świetnie. Dobra, wszystkie cechy to słabe. Szczęście 700, no to też jakieś takie średniawszy. To sobie mogę założyć, czemu nie? Nawet spoko to jest. Okej, okay, to sobie walimy. Dobra, już jakiś dropą, spoko. I oczywiście na końcu pamiętacie, że jest nasza główna postać, co nie? Nasza główna postać, którą będziemy sami sobie walczyć. Także jak ktoś nie wie,
jak ktoś chce zobaczyć sobie po prostu, jak wyglądają ci przeciwnicy, to idealny moment na to jest 4,5 miliona, nieźle, nie? 4700, już mi HP schodzi. Kurde, może nie dam rady nawet tych można zrobić. Nawet tak nie wolno mówić. Na razie siada elegancko. Znowu jest zapchany ekwipunek. Na 4 wystarczy. 137, oczywiście ciągle levelujemy, zdobywamy golda. Dzięki temu będziemy mogli się potem ulepszyć troszeczkę. O nie, pierwszy, który nie pokonaliśmy. Dobra, jest, siadło. 138. I teraz został nam sam boss, nie? Dobra, 140 to nie. 62, dobra. Jeszcze tak teraz syka, bo mogę nie dociągnąć po prostu, nie? Siadło, jest! 139, nice, very good, very good. 149, dobra, troszkę się ulepszymy. Potem będę mógł stać jeszcze wszystkie cechy na przykład do tego, nie? Albo w sumie teraz może wydać, chyba że potem lepszy wydropie jakiś. Dobra, zrobimy tak, jak będzie miał jakiś problem z piramidą, to będę po prostu potem używał sobie tamtych, co nie? Troszkę ulepszę po prostu te z klejnotami. Klejnotami po prostu sobie ulepszę itemki. O! Nareszcie jakaś broń! Nareszcie jakaś broń! Ale wszystkie cechy 200... Dobrze! I teraz jakiś dobry klejnoczek sobie osadzę. Świetnie. Zobaczmy sobie, jak to było. 121. 167. 63. Nice. Bardzo wywalamy to, to są potrzebne. Nareszcie jakaś dobra broń. No i teraz siada jak porąbane, no. Don Capisci. Don Capisci tu jest? Dziwny aż. Nice. Ej, siada jak głupie, nie? Jednak dobrze robimy. 143. Okej, ludzka. Ostatni boss nam został. Pozwólcie, sobie wszystko posprzedaję. I teraz tak, ulepszymy sobie troszkę postać tą naszą. Tam sobie wszystkie cechy. Teraz, poczekajcie. W ten sposób. Tak? No, siądzie nam czy nie? Okej, więc wybaczcie to krótkie cięcie, aczkolwiek coś się zepsuło. I patrzcie, jaki dziwny bug się zrobił, bo pamiętacie, jak chciałem tam klikać teraz, co nie? W ten jeden itemek. I zobaczcie, że mam teraz 145 plus 86 razy 2, co nie? What the fuck w ogóle? Co to się odwaliło? Nie, w każdym razie jeszcze sobie nałożymy tą capeczkę, bo jest troszeczkę lepsza od naszej. I walniemy sobie atak. No, elegancko teraz jest, to spoko, nie? To mam jakieś stare takie shity, ale to mniejsza. Czas na ostatniego bossa, czyli na samego siebie. Odwrócony całkowicie Rayton. Boże, świetnie, nie? Ciekaw, czy damy z nim radę. Jest to oczywiście nasza postać, więc jakby myślę, że powinniśmy sobie dać radę. Chociaż myślę, to jest idealnie po prostu rusza nadbicie nas, nie? I jak to pójdzie, tego absolutnie nie wiem. Czy to się uda, czy się nie uda. Jeżeli nie, to jest sposób na to, czy po prostu zdjąć trzeba z siebie. Wygraliśmy! Jest! Nice! No! I tak oto zakończymy sobie wszystkie lochy, też nam się kolejne odblokowały. Więc pierwsze 9 lochów jest za nami, całkiem spoko, to był główny cel. Ze 128 wbiliśmy 143, więc też najsik. Oczywiście można sobie tu jeszcze pododawać troszkę, ja bym sobie nawet hapsa dodał, bo haps jest troszkę ważniejszy akurat, jak chodzi o to, bo nam tego by brakowało, co nie? Okej, okay, i tu jeszcze 5 razy można ulepszyć sobie. To co, postaram się jeszcze zrobić te lochy. Ale czy zrobię je? 144, ha. 145, nice, good job. Tu już chyba nie dam rady tego. 146, jak wściekłe leci. 'Nie zrobiłem go, matko boska. No, ale da się go zrobić, Road to 150 poziom. Świetnie, świetnie, very nice. No to już trochę ciężej jest, wiadomo. 148. 150 jak wbijemy, to ja będę szczęśliwy i chłopaki na roli nie uwierzą, nie? Ale mu zostało HP. Chyba dwa level na raz wbiłem, co nie? Masakracja. Świetnie. Dobrze, sobie zostawię tutaj. Oczywiście pupile tutaj też są nieźle rozwijane, chodzi o to, bo staram się na tym koncie fajnie grać, więc pupile tu już setny są, tu jest prawie setny, tu jest też prawie setny. No, a mam ogólnie 2 setny mrok i wodę, co nie, więc tak już tutaj sobie idzie. Okej, okay, próbujemy dalej. Jest very ciężko, ale to można przepchnąć jakby, nie?
To może siąść. Sto pierwszy. Oh yeah, oh yeah. Tak to działa, hehehe. Patrz, jakie no fajne itemki. 150, nie, to jest gorsze. Też jest gorsze. Dobra, myślę, że to jest wszystko nice. Mógłbym jeszcze się pokusić o to, żeby tam do kowala troszkę zajrzeć, ale to myślę później. Oczywiście nie przechodzimy wszystkich logów, tylko chodziło o to mi, żeby przejść te wszystkie pierwsze 9. A ta reszta też tak mało mu zostaje. 153, nice. Wróćmy tutaj, się ulepszymy trochę. Przeklikajmy sobie trochę to, trochę hapsa. Ciągle patrzę tak na ilość golda, żeby móc się trochę zmieścić z tym. Ale nieźle, o. Czekaj, sobie podbieram. Dobra. Da się go zrobić? Pucha psa. Chyba nie siądzie, wiecie? Tak mi się wydaje, że ten jest akurat taki troszeczkę, że cięższy. No, on jest very, very ciężki. 154, oh yeah. Dobra, jak zrobimy bossa, to jestem szczęśliwy w ogóle. Happy. O kurde. To jest woj, nie? Wojownika możemy pocisnąć. 156. O. No proszę. Kolejny los nam się otworzy, widzicie? Co to jest? Co to jest? Strasznie malutko tego, chociaż o wiele lepszy. Ten jest, to ma szczęścia w ciul. Miał dzięki temu 50%. No dobra, spróbujmy sobie, możesz założyć sobie jakiś klejnaczek na przykład na hapsa. Czy coś? Oj, założył się? Założył się, dobra, spróbujmy jeszcze zrobić cyrk. Jak już tak lecimy, to tak spróbuję sobie. Troszkę ten materiał potny, wiadomo. Ale to... O nie, znowu się zacięło. Dobra, poszło. Dwa ataki? Nie, jeden poleciał. W sumie się dwa zbugowały, jak już widzieliście sami, nie? No, zobaczymy. Było tyle grzybów tutaj, na tym kącie. Co to jakieś te poszły w ogóle? Oj, cyrku, cyrku chyba nie damy rady. Wydaje mi się, że troszeczkę poza zasięgiem to jest naszym. No, jest powyżej połowy hapsa, więc to jest takie nie do zrobienia w tym momencie. Dobra, ostatni do 15 grzybów, czy 10 nawet zejdziemy sobie. Jak nie, to po prostu trudno. Okej, okay, ostatni raz. Okej, okay, jeszcze chciałem spróbować sobie po prostu wieżę. O, w sumie, bo gdzieś to mogę porozdawać. Kunegunu dostanie sobie itów trochę. Nasz szyjnik, tu jakieś coś takiego. I to, nasze, dobra, zobaczymy. Nie ma co próbować, okej. W każdym razie tak bardzo dziękuję za uwagę. Wbiliśmy 156 poziom ze 128, więc całkiem nieźle. Jeżeli ktoś jest ciekawy, jak można zrobić lochy, to właśnie w ten sposób, co nie? W sensie od 128, na którym... Na której posadzie zbieramy tylko właściwie itemki z gabinetu magii, ze zbrojowni i tylko tak się ulepszamy właściwie. Szczególnie nawet nie zmienimy sobie pierścionka, nie zmienimy sobie pasu, na szyjniku. Zmienimy tylko tutaj właściwie 3 itemki, raz, dwa, trzy, cztery itemki zmieniłem. A poszło to jak wściekłe, nie? Pierwszy, drugi, trzeci to było po prostu easy. Tu było troszkę zawahanie, no i to oczywiście poszło. Tutaj to w ogóle nie wiedziałem, że to damy radę, nie? To proszę bardzo, więc wow. Całkiem nieźle. Klasę też chyba się nieźle wbił do 50%, no. Więc poszło całkiem nieźle. Dzięki, wielkie dzięki za uwagę. Oczywiście zapraszam na serwer s35.sfgame.pl i do gildii komandosi, także też w sumie serdecznie pozdrawiam komandosów. Wielkie dzięki za uwagę. Fajnie, że to się powstało, bo jakby na polskim tego jeszcze YouTube nie widziałem wcześniej. A teraz to zrobiłem i myślę, że tak w miarę nawet spoko to wyszło, więc wielkie dzięki za uwagę, ja jestem RajoGplay, do kolejnych filmów na moim kanale, niekoniecznie z SF-a, chyba że z ShakesNFilets jakąś serię, to oczywiście będę tam raz tego nagrywać jakiś odcinek, co nie? Także dzięki za uwagę, trzymajcie się, no i cześć!